Moi drodzy, tak się składa, że odebrałem nowy samochód z salonu, co bardzo rzadko się w testach prasówek zdarza. Całkowity przebieg tego samochodu to tylko 31 km, jak widzicie, na desce. No świeżynka, dosłownie no, czuję się jakbym poszedł do salonu i kupił nowe auto. No ale fajnie, odpowiedzialność na mnie ciąży taka, żeby dobrze ułożyć silnik. Wiadomo, że pierwsze 500-1000 km są, powiedzmy, że najistotniejsze dla żywotności jednostki, więc będę jechał normalnie, nie zamulał, nie pałował, jadę teraz w trybie eko, no ale to wyjazd, wiecie, ciężkie warunki, więc no, trudno inaczej jechać. Ogólnie na pierwszy kontakt jak najbardziej fajny samochód. Za 600 metrów skręć w lewo na rozwidleniu. Kaptura już testowałem, a przecież jest to w zasadzie to samo, za wyjątkiem takich różnic jak no, kierownica z tym logo, różniąca się i paroma innymi detalami. Że mamy do czynienia z Mitsubishi, to jest to po prostu Renault Captur. Fajny samochód, troszkę mi wnętrze paruje mimo włączenia klimatyzacji. Skręć w lewo na rozwidleniu. Lusterka ok, nie mam zastrzeżeń. Jak powiedziałem, samochód znam, robiłem już jego recenzję, ale jestem ciekawy. Wiadomo, zawsze jakieś drobiazgi się zmieniają, szczególnie, że mamy już 2024 rok. Captur był na kanale, nie wiem, ze 2-3 lata temu. No więc warto odświeżyć temat, no i zastanowić się, czy nie lepiej zamiast Captura wybrać właśnie Mitsubishi ASX w najnowszej odsłonie. Także tym testem postaram się Wam odpowiedzieć. Lecimy na Katowice. Taką mam trasę, dzisiaj muszę jechać. Kwestia mojego zawodu. Zawodu, a nie tego, co robię, czyli jakby pasji, hobby. Jadę w sprawie kontrabasowo-muzycznej, zawodowej i dzisiaj czeka mnie wyjazd do Katowic i powrót w nocy do Warszawy. Także sytuacja właśnie wygląda nieco inaczej niż zazwyczaj. W innym kierunku jedziemy. Nie na północ, nie na północny zachód, a bardziej na południe. Na pochwałę zasługuje też bardzo wysoka, długa, nie panorama, ale przeszklona powierzchnia dachowa. Jest to taki szyber dach, który, no to Wam jeszcze pokażę pewnie w jakiejś tam prezentacji statycznej, ale bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Niestety kartę straciłem, więc karta pamięci w moim wideorejestratorze ucierpiała, po prostu zepsuła się. No, karta markowa, karta OneTrue nawaliła i ani nie da się jej sformatować, ani nie da się odzyskać danych. Niestety straciłem pewne nagrania z dwoma samochodami z pokładu, z kamery pokładowej. No trudno, będę musiał to jakoś zrobić albo zdjęciami na dworze, albo no to już nieważne, nie robimy off-topu. Ogólnie na pierwsze wrażenia, pierwszy kontakt jak najbardziej pozytywny, znane tryby jazdy, MySense, czyli tu zmieniamy, przechodzimy sobie, zmienia się nam też wtedy układ tych zegarów na desce, tu jesteśmy w MySense, proszę, tak to wygląda. Teraz mamy sportowe, o, od razu pod nogą, inaczej przepustnica chodzi. Czekajcie, nie będziemy tamować środkowego pasa, bo to lewy pas i środkowy to nie ukoróżańcowe, będziemy zgodnie ze sztuką jechać. W sporcie dostajemy fajnego takiego lekkiego, no może masażu u pleców to za dużo powiedziane, ale takiego tąpnięcia, że wciska nas troszeczkę, wciska nas fotel. Spalanie spada, aczkolwiek nie spodziewajcie się tu nie wiadomo jak niskich wyników, są to pierwsze kilometry, dosłownie pierwsze kilometry tym samochodem, to wszystko, dotyczy wszystkiego, opon, no, silnika, skrzyni, to wszystko musi troszeczkę pochodzić. Myślę, że spalanie może tylko spaść, chociaż ja jestem sceptyczny, od zawsze mówię, że w nowoczesnej motoryzacji to nie tak jak kiedyś, że tłok i cylinder musiały się do siebie dopasować, ta obróbka materiałowa była w kompletnie innym wymiarze niż dzisiaj. Dzisiaj ta nanoprecyzja wykonania wszystkiego, komputery czuwają, żeby to wszystko było obrobione, no i same materiały, no obróbka materiałowa to jest zupełnie inny poziom, przepaść względem na przykład lat, nie wiem, 70-tych, 80-tych czy 90-tych nawet, no ale no, mówię, że zawsze lepiej te pierwsze 1000 km, 1000-1500 pojechać tak bez głupot. Normalnie korzystać z samochodu, nie zamulać strasznie, ale też nie pałować trybu sport, nie używać, nie wkręcać go na wysokie obroty, no bo po co? Po co ewentualne problemy jakieś zafundować sobie czy innym, jak w przypadku tej prasówki. No widzicie, że bardzo przyjemnie to wygląda, jeśli chodzi o zegary, można sobie personalizować, wszystko wygląda czytelnie, ekran jak najbardziej dotykowy, można to samo z przycisku wygodnego robić, zmieniać te tryby albo z dotyku, no tryb eko, czytelny. Prace drogowe 1100 metrów. Jejeje, wszystko dobrze wygląda, dobrze się jedzie.
przyjemnie i wcale nie jest głośno. Przez tu na godzinę, mimo zwykłych, cienkich szyb, żadnych krejonych szyb w tej klasie nie ma, nie spodziewajcie się tu nie wiadomo czego, to jest przyjemnie, można sobie słuchać podcastu z audio Bose, bo widzę, że mamy sygnowane Bose głośniki. Brzmi to po lekkiej mojej korekcji, tam troszeczkę wyciągnąłem górę, mniej doły, więcej górę, środka praktycznie nie ruszałem jak zwykle, bo tam środek staram się na płasko, czasami plus jeden, zależy od systemu, od kabiny, systemu audio. No dobra, troszeczkę przyspieszmy, zobaczymy, przy tych 120, zawieszenie bardzo fajne, takie bardziej sztywne niż komfortowe, ale sztywne natomiast jest taka sprężystość, że no nie dostajemy po kręgosłupie, także czujemy, że zaraz będziemy musieli iść do jakiegoś tam ortopedy czy kogoś, żeby nam pomagał w bólach i cierpieniach. Nie. Progi osiedlowe, jakieś tam dziury, które studzienki zaliczyłem powoli przejeżdżając, jest dosyć sztywno, ale to jest przyjemna sztywność. Tak jest zwarte to nadwozie, podwozie, nadwozie. No cała ta kabina bardzo jest posłuszna. W łukach takich delikatnych, jak tutaj w zakrętach się słucha ten samochód bardzo dobrze. Przyjemnie się nim jedzie, pokonuje te kilometry, rozdziewicza samochód. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej przez dzisiejszych niecałych 700 km. No 650 na pewno zrobię, więc taka dłuższa troszkę trasa na pierwszy kontakt. Dzisiaj odebrałem, dosłownie 2 godziny temu auto odebrałem z parku prasowego Mitsubishi. No podoba mi się, kierownica ładnie wygląda, z tym logo Mitsu. Tutaj manetki jeszcze, jakby komukolwiek było potrzeba żonglować tymi biegami z automatu, to można. Nawet fajnie wykonane, ale dopiero teraz zwracam na nie uwagę, że są, bo zupełnie mi nie są potrzebne przy takim jeżdżeniu, jak uprawiam to. Może potem się tym pobawię. No dobra, asystent działa dobrze, jeśli chodzi o zmierzchowo-deszczowy, bo światła mijania są, tak jak zawsze powinny być w taką pogodę, szarugę i brzydkie warunki, lepiej na tych mijania niż na dziennych jechać. Ładnie, fajnie. Dobry, fajny samochodzik do miasta i jak czasem trzeba wyskoczyć, tak jak ja teraz, gdzieś tam międzymiastowe trasy przez tranzyt zrobić po Polsce, to też niczego mu nie brakuje. Adaptacyjny tempomat z asystentem pasa układu kierowniczego działa bardzo dobrze. Samochód jest w trybie autopilota, w tej chwili prowadzony. Tak jak powiedziałem, z użyciem paliwa, a trzymaj ręce na kierownicy, dobra, trzeba przytrzymać. Ciekawe, co by zrobił, jakbyśmy tego nie zrobili. Czyli jakbyśmy na przykład zasłabli albo lali sprawę. No może zrobię później, jak będzie, nie będzie takiego miejsca, że tam za mną są jakieś auta. Zasymulujemy zasłabnięcie kierowcy. No widzicie, znowu? Kiedyś już tak robiłem. Niektóre auta się zatrzymują, włączają awaryjne, niektóre inne nic. Po prostu wyłączają i człowiek leci jak kula armatnia. Także dużo lepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje, jest właśnie reakcja samochodu, bezpieczeństwa. Chociaż to też nie wiadomo, no jakby nie zjechał na pobocze, na pas awaryjny, tylko tak się zatrzymał na awaryjnych, na prawym pasie, to też nie wiem, czy to dla bezpieczeństwa byłoby lepsze, czy... I także i tak niedobrze, pojechać dalej, się rozwalić na pierwszym zakręcie, też fatalnie. No nic, ale zobaczcie, puszczam, jest zakręt, wzniesienie, zobaczymy, czy sobie poradzi, radzi sobie bardzo dobrze. Może Tesla, może to nie jest, ale widzicie, no, rozwiązania z lotnictwa, wojskowego i cywilnego przechodzą do samochodów, do mieszczuchów nawet. Kiedyś tylko wyższe segmenty, wyższe klasy aut, niemożliwie drogich, miały różne feature'y zarezerwowane tylko dla najdroższych samochodów, a w tej chwili nawet, widzicie, taki Mitsubishi ASX, taki samochodzik Renault Captur może mieć takie feature'y. Także fajnie, no. Z jednej strony źle, że wszędzie ta elektronika się wpycha, ale z drugiej strony fajnie, że można w niewysokim pułapie cenowym się załapać na takie umilacze, przyjemniacze takich właśnie przelotów po kilkaset kilometrów autostradowo-ekspresowych. Naturalnie, jak zawsze powtarzam, są to tylko niańki i nie można im w pełni zaufać, nie powinno się, no ale jak są, to są. No mogę Wam dzięki temu pokazać teraz, bo jest autopilot, jak wygląda fajnie ten dach. Jeszcze można go zasłonić taką pończochą manualną. A teraz zobaczmy, czy będzie ładnie skręcał. No skręca. Na po prostej też jeszcze można mu zaufać, ale tak pełna kontrola, jak jesteśmy na zakręcie, bo to wiecie.
Tym bardziej, że odpowiedzialność na rozdziewiczenie tej świeżynki na mnie spoczywa, więc żadnej turystki nie chcemy, ani innych niespodzianek. Wszystko ma wrócić do parku Mitsubishi tak, jak wyjechało. No, widzicie, no wszystko jest dobrze. Auto się stabilnie trzyma, pasa, nie robi żadnych głupot, kamery, sensory, wszystko działa w świeżynce. To spalanie na razie 7,5 na pewno będzie spadać. To jest tak, że nie ma bata, przełamanie pasa na asystencie też przy kierunkowskazie bezproblemowe. Nie ma żadnej szarpaniny. No, trzyma, trzyma. No i co chciałem wam jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o ten samochód? No to, że widzicie, no jedziemy 120 na odmocnometr, potem może go wyciągnę, to wam pokażę, ile generuje hałasu. Gdzie on tam jest, jak mamy tą niańkę? Może teraz to zrobię. O ile na mnie nie nakrzyczy. No już będzie krzyczał. Dobra, później. Trzeba powyprzedzać ciężarówki. Ale ładnie, bardzo fajnie się, przyjemnie tym samochodem jedzie. Kierownica spłaszczona na dole, też wygodna przy wsiadaniu, jak ktoś ma dłuższe nogi. Dobrze, dobrze. Poprawny samochodzik. Good boy. Or good girl. Good boy. Mitsubishi. O, ciężarówki się wyprzedzają. Będzie chwila na wyciągnięcie. No i co? Radar zobaczymy, jak się zachowa. No zwalnia. Dobrze, dobrze. Nic nie ruszam. Trzyma prawidłowo. Dobra, przejedziemy na lewy. Także w porządku. Hamowanie z tempomatu adaptacyjnego też bez zastrzeżeń. Nic nagłego. Nie ma na jak z rozpędzaniem. No powoli, bo musi złapać dystans. Tam nikt się za mną nie będzie denerwował, mam nadzieję. No tak, no. Radar musi się upewnić, że wszystko jest w porządku. Jest poprawnie. Ja tu cały czas asekuruję kierownicę, bo wiecie, no tak barierka ciężarówki to... tej elektronice zawsze może coś odwalić i nagle coś głupiego zrobi. No tak jakoś buja się teraz dziwnie. Dobra, przyspieszę trochę, żeby tu nie tamować. Bo to nie będziemy tego robić różańca na lewym pasie. Wiatr wieje, to przez te silne boczne podmuchy wiatru. Myślę, że to dlatego tak mnie mnota trochę. Miota jak szatan. Miota nim jak szatan. A jak otworzę tą pończochę? Jest głośniej? Oprócz tego kliknięcia ogranicznik z tyłu? Może minimalnie, ale wiecie, to nawet chyba nie będzie decybel różnicy. Poniżej decybela. A jednak światła wchodzi więcej do kabiny, jakoś tak przyjemniej w tym niedużym wnętrzu. No dobra, no zaraz dobiorę się tam do tego sonometru i zrobię wam test w tych deszczowych warunkach wyciszenia kabiny w liczbach. Przekłamanie nie jest duże, dlatego że wynosi tylko 3 km na godzinę. Dlatego jedziemy teraz mniej więcej 121 realnie, GPS-owo. Zaraz tak tą górkę machniemy, zjadę może na prawy. Autopilot czuwa. Dawaj, panie autopilot, jedziemy. No i zobaczmy, przy tych 120. Nie ma tragedii jak na tak małe auto, zobaczcie. Fotoradar 1300 metrów. Cicho. No jest deszcz, to nie pomaga. Zahacza o 66 decybeli, więc no ogólnie nie jest źle. No to 67,5. Kontrola prędkości 500 metrów. Raczej 67,5 bardziej bym na moje ucho ocenił przy tych 120, ale pamiętajmy, że jest to samochód miejski, no. Jest to crossover, czy malutki. Jak zwał, tak zwał. Sorry za wszystkie bipy, te brzęczki, odgłosy, no ale to
w czasach elektroniki dookólnej żyjemy, więc się musicie po prostu do jakoś tym... Jakoś musicie z tym żyć. Nie będę co chwilę wszystkiego wyłączał. Dobra, no lecimy, no. Brzydko, szaro, nuda jak w polskim filmie. Co tu więcej mówić? Auto się prowadzi bardzo dobrze. Średnie spalanie 7,4 od nowości po 69 km od fabryki. Także podkreślę jeszcze raz, że rozdziewiczam auto. 70 km właśnie pyknęło całkowitego przebiegu. A odebrałem je z przebiegiem około 10. 9 czy 10 km było wtedy na liczniku. No dobra, powyprzedzamy, wracamy na prawy. Jak się przyspieszy troszkę, mamy to, pojedźmy, to jest 126, powiedzmy 120. Realne, bo to wiadomo, mówiłem, że to przekłamuje ze 3-4 na godzinę przekłamania. No i co? No nie ma drastycznego wzrostu hałasu. No dopóki nie zacznie padać, wiadomo. Dobra, co tu się dzieje? Pogoda coś nie sprzyja dzisiaj na ten wypad. No trudno. No na razie to tyle. Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. Myślałem, że będzie gorzej. A nowiusieńki ASX, nowiusieńki Mitsu. Bardzo, bardzo mi się podoba. Przy zadanej licznikowej prędkości 111 na godzinę, a więc realnie będzie około 108, pali niedużo ten samochód. Spala, no akurat teraz mamy... troszeczkę zwalniam, bo radar, wiadomo, przede mną. Ale chciałem opowiedzieć jeszcze o ustawieniu świateł. No ja sobie ustawiłem te światła teraz na 0, było na minus 1. No nie mam przesadnego bagażu z tyłu, prawie nic na nie. No, trudno to nazwać nawet bagażem. W sumie wszystko, co wiozę, nie przekracza 30 kg, więc jakby tam jakiś jeden anorektyk siedział. Myślę, że na 0 wystarczy. No i tyle. No. I mamy... ręczne ustawianie, manualne ustawianie wysokości LEDów. Oczywiście mamy światła LEDowe, światła LED, mijania. I zapewne drogowe. Jak to w nowoczesnym kapturze, czyli ASX. No, teraz pod górę to wiadomo, że więcej wierzłopie, ale systematycznie tak pomalutku spalanie nam schodzi z tych 8 litrów. Początkowo w ogóle tam było jakieś kuriozalne powyżej 10 na ten silnik 1.33. Ale w tej chwili już mamy 7,2, no i myślę, że zaraz będzie, jeszcze trochę pojedziemy, tak spokojnie w okolicach 110, to będzie 6,9, doczekamy się może takiego wyniku, 6,9, 6,8, będzie spadać, no także chyba nawet zrobię cały ten przebieg, nie będę musiał tankować na paliwie prasowym, także nie będzie trzeba czasu tracić i kasy na stacji, nie będzie trzeba karmić tego auta, ekonomiczne, ale to się okaże. No, pogoda niestety się popsuła, jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o aurę, o warunki atmosferyczne, pogodowe, ale zużycie paliwa zgodnie z tym, co przewidziałem, spada i już mamy te magiczne 6 na początku, 6,9, zobaczymy jak to się skończy na razie, ale utrzymuję te prędkości cały czas w okolicach 120 licznikowych, wcale nie jadę jak dziadyga ostatnia, jakbym miał tutaj elektryczne auto, jak niektórzy na tej trasie z Teslą się wloką za ciężarówkami 90 cały czas. Kolejny argument przemawiający za wyborem elektryka. O, pojechał taki fajny Transit Custom, znaczy Tourneo Custom. Właśnie taki miałem prywatnie mieć, no ale utknął gdzieś tam w Turcji, no i kupiłem Town & Country, bo musiałem mieć auto na już, z dnia na dzień. Tak mnie dealer Forda niestety wystawił wtedy, że już miałem przygotowane wszystko, umowę leasingową na właśnie takiego Activa fajnego, z takimi fajnymi dodatkami w wersji 8-osobowej z salonką, z możliwością ustawienia właśnie foteli drugiego rzędu, tak jakby no konferencyjnie. Dzieciaki mogłyby sobie w czasie jazdy siedzieć do siebie zwrócone twarzami, grać w karty, tam stolik. No bardzo fajny samochód, no ale niestety utknął w Turcji i co zrobić? Nie wiadomo było dlaczego. A nic innego nie było na stanie, więc kupiłem Chrysler Town & Country. Taka nagła zmiana. I nie żałuję, bo samochodzik fajny. Z kinem samochodowym. Czego Tourneo Custom by nie miał na wyposażeniu. Dobra. A my dalej. Pełzanko w deszczu trwa.
Tym razem nieco krótszy test niż zwykle, dlatego że pewne dane straciłem bezpowrotnie, niestety, z powodu awarii pamięci masowej miałem utratę danych, bywa. Natomiast zwracając samochód na jednym zbiorniku paliwa zrobiłem niecałe 700 km, co widzicie na zdjęciu. Więcej już raczej bym nie był w stanie nakręcić, dlatego że oddawałem na rezerwie paliwa i no, trzeba było zaraz jechać na stację. Natomiast biorąc pod uwagę to, że większość tego przebiegu, zdecydowana większość, to była droga ekspresowa i prędkości 120-120 parę na godzinę, uważam, że całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę niewielki zbiornik paliwa. Jak na dzisiejsze standardy producentów aut, raczej zbiorniki paliwa są małe albo średniej wielkości, więc tutaj wynik moim zdaniem jak najbardziej ok. Dwusprzęgłowa skrzynia w połączeniu z silnikiem 1.33 Nissan Renault. Nie uważam, żeby to była rewelacyjna przekładnia w połączeniu w tandemie z tym silnikiem. Jeździłem lepszymi, natomiast do jazdy dla niewymagającego kierowcy w zupełności wystarcza. W miarę płynnie to wszystko się odbywa, w miarę łagodnie się tym samochodem jeździ. Jak potrzebujemy przyspieszyć, to mamy to przyspieszenie. Czasami jakieś są tąpnięcia, być może z powodu mikroprzebiegu, który dopiero rozpoczynał historię tego napędu i skrzyni. Wiadomo, że trzeba by parę tysięcy zrobić, żeby to wszystko się tam dobrze ze sobą dogadało, skomunikowało, ale poza tym oceniam samochód bardzo pozytywnie i myślę, że ktoś, kto wybierze Mitsubishi ASX, nie będzie narzekał i będzie generalnie zadowolony z takiego samochodu. Tyle, trzymajcie się, do zobaczenia.